Graliśmy dzisiaj z drużyną, która miała swoje atuty i my chcieliśmy od początku spotkania im te atuty zabrać. Nastawienie do meczu i taki charakter było widać od samego początku. Szkoda, że po tych kilku fragmentach gry w początkowej fazie meczu nie padła żadna bramka, a było bardzo blisko. Potem znowu Widzew nabrał taką optyczną przewagę. W drugiej połowie na pewno kluczowa była ta akcja, po której zawodnik Widzewa dostał czerwoną kartkę i bardzo, bardzo piękny strzał Kryszaka dał nam prowadzenie i potem nie powiem, że było mile i przyjemnie, bo było nerwowo. Widzew grając w dziesiątkę też był groźny, ale ta bramka na 2-0 wydaje mi się zamknęła mecz. Jestem szczęśliwy i dumny z postawy chłopaków, ale jeden rozdział się skończył, a zaczął się dla nas nowy. Dziękuję bardzo. Prosimy pytania. Prosimy. Pan, że tak szybko utrzyma sytuacja. Patrząc pod kątem pierwszego meczu i takiego samopoczucia po pierwszej porażce z Grudziądzem, na pewno mało kto sądził, że to tak szybko powstanie zmartwychwstanie i że my zaczniemy zdobywać tych punktów aż tyle. Była potrzebna seria, ta seria jest fajna i mam nadzieję, że będzie trwała jeszcze do końca sezonu. Dziękuję. Prosimy. Pytanie trenera Kaparskiego. W skali szkoły od 1 do 6, jak pan ocenia dzisiejszy mecz? Szczerze, czy... Nie, no nie graliśmy dzisiaj najlepszych zawodów. Patrząc pod kątem tego, jak graliśmy z Arką, no być może wpływ na to miało boisko, być może wpływ na to miało to, że Widzew gra fajną piłkę, ciężko im ją zabrać w miejscu, w którym się planuje. No wydaje mi się, że czwórka, taka mocna czwórka, to w zupełności wystarczy. Łóżka Misterca spadł, już jest pewne utrzymanie w pierwszej lidze. Czy teraz będzie pan robił coś pod kątem następnego sezonu? Ja myślałem, że zapyta pan, jaka będzie taktyka na Miedź Legnica, bo to jest pana kluczowe pytanie. Kamień spadł, jestem dumny z tego, że udało nam się tak szybko ten zespół pozbierać, ale wydaje mi się, że ja już od teraz myślę o tym, jak zagramy z Miedzią Legnicę, żeby to nie było tak, że nagle wygrywamy i balon pęka i teraz będziemy dostarczycielami punktów. Jedziemy z Miedzią walczyć o zwycięstwo i o zmianę pozycji w tabeli.